To już ostatnie dni wakacji. W środę rozpocznie się nowy rok szkolny. Jaki będzie? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, ale lokalny samorząd starał się uczynić wszystko, by placówki publiczne mogły przyjąć uczniów. Do szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Suwałki, w tym roku pójdzie 11 700 uczniów. Czeka na nich 1200 nauczycieli, ale nie tylko. W niektórych placówkach uczniowie spotkają jeszcze ekipy remontowe. Prace remontowe jeszcze naprawcze w niektórych szkołach trwają, ale to już przyzwyczailiśmy się do tego, że niestety firmy z różnych powodów nie są w stanie wyrobić się w okresie wakacji. No i jeszcze niektóre szkoły będą miały budowlańców właśnie w swoich obiektach po 1 września, ale musimy to zrobić, bo są środki finansowe na likwidację barier architektonicznych, czy chociażby na poprawę instalacji elektrycznych w tych naszych obiektach. Jeszcze miesiąc, dwa i te remonty też skończą się. Placówki rozpoczną pracę w pełnym trybie stacjonarnym. Będą w nich stosowane znane już zasady reżimu sanitarnego dotyczące dezynfekcji, noszenia maseczek, wietrzenia, zachowania dystansu społecznego. Nowością jest rekomendacja dla szczepienia przeciwko COVID-19, zarówno dla uczniów, jak i szkolnego personelu. Za organizację szczepień będą odpowiedzialni dyrektorzy szkół. Apelujemy do rodziców od 12 do 18 roku, żeby uczniowie zaszczepili się, oczywiście za wiedzą, zgodą rodziców, po to, żeby jednak uzyskać tę odporność stadną, żeby nie było lockdownu, żeby łączenia i tak dalej, tej nauki hybrydowej czy też zdalnej. Taki tryb edukacji nie niesie za sobą dobrych efektów. Zauważają to nie tylko nauczyciele czy rodzice. Te negatywne skutki tej nauki zdalnej są widoczne, dlatego też nasze szkoły zgłosiły do Ministerstwa Edukacji i Nauki zapotrzebowanie na dodatkowe godziny, na ponad 4200 godzin dodatkowych zajęć i tutaj będziemy nadrabiali te zaległości, które pojawiły się w poprzednim roku szkolnym. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i nie najlepsze prognozy dotyczące czwartej fali zakażeń, minister edukacji wydał już rozporządzenie, na mocy którego do końca sierpnia przyszłego roku możliwe będzie wprowadzenie nauki zdalnej w każdej chwili, o ile okaże się to konieczne do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń.